Dobierając biżuterię do stylizacji, możesz zadać sobie pytanie, czy mój typ sylwetki ma znaczenie, gdy dobieram biżuterię, czy ma znaczenie rozmiar mojego ciała, czy ma znaczenie wzrost, czy ma znaczenie styl, jaki wybieram, czy można to jakoś ze sobą łączyć i kombinować. Na te wszystkie pytania odpowiadam w dzisiejszym wideoporadniku. Zapraszam. Na początek chciałabym zwrócić uwagę na jedno takie zastrzeżenie, trochę zastrzeżenie, które ja sobie uściślam przy nazywaniu czegoś biżuterią, ponieważ dla mnie biżuteria, no bez wątpienia jest ozdobą, ale biżuteria to dla mnie nie tylko to, co my myślimy potocznie jako biżuteria, czyli nie tylko kolczyki, nie tylko naszyjniki, bransoletki, pierścionki, ale dla mnie biżuteria to też na przykład to, co możemy włożyć sobie we włosy, jakieś teraz modne turbany, opaski, okulary, które nosimy, czy korekcyjne, czy przeciwsłoneczne, a nawet skusiłabym się na to, żeby powiedzieć, że biżuteria to też to, co my mamy w naszym ubraniu jakoś doszyte, jeżeli mamy jakieś perełki, jakieś cekiny, to też daje to efekt biżuteryjny. I dlaczego o tym też wspominam? Ponieważ te wszystkie elementy trzeba dopasować do kilku ważnych rzeczy. Do tych rzeczy, których opowiadałam zaraz na początku naszego wideo, czyli między innymi do typu naszej sylwetki. I teraz, czy typ sylwetki definiuje w jakiś sposób, jaką i gdzie mamy nosić biżuterię? W niektórych sylwetkach tak, w niektórych sylwetkach zupełnie nie. Jeżeli mamy do czynienia z sylwetką proporcjonalną, a sylwetki proporcjonalnie w systemie sylwetek, w którym ja pracuję, to jest sylwetka X, to jest sylwetka S, E, H oraz I, to one mogą nosić biżuterię, jeżeli chodzi oczywiście o kształt swojego ciała, mogą nosić ją w jakimkolwiek miejscu będą chciały, czyli i te turbany, i okulary, i bransoletki na stopie, i kolczyki, gdzie tylko chcą, mogą używać. Natomiast jeżeli występuje już jakaś dysproporcja w sylwetce, to na pewno trzeba zastosować biżuterię jako element przyciągający uwagę gdzieś, a gdzieś tej biżuterii, tych ozdób nie dajemy, żeby nie przyciągać tam dodatkowo uwagi. I na pewno, jeżeli pomyślimy sobie o sylwetce, sylwetkach dwóch, które mają dysproporcje u góry, to znaczy te kobiety, które mają szerokie ramiona i wąskie biodra, to są sylwetki Y i sylwetki T, to na pewno one nie będą umieszczały tej biżuterii właśnie w tych najszerszych elementach. To znaczy, jeżeli mamy sylwetkę, która ma rozbudowaną linię ramion, to raczej nie nosimy tutaj broszek wielkich, nie nosimy wielkich naszyjników. Dużo ciekawsze będzie użycie biżuterii w postaci ciekawie bransoletki, zegarka, jakichś przyciągających uwagę pierścionków albo nawet paska. O właśnie, pasek też może być świetną jakby biżuterią w naszej stylizacji. Będziemy umieszczać właśnie poniżej sylwetki, tak żeby odciągać wzrok osoby patrzącej stąd na dół. W drugą stronę sylwetka A, taka trójkątna, sylwetka gruszka, będzie robiła na odwrót. Ona nie chce przyciągać uwagi do bransoletki, właśnie do linii bioder, tylko raczej będzie nosiła właśnie jakieś wielkie kolczyki, będzie nosiła może ubrania, na przykład marynarkę, która będzie miała dodatkowe, nie wiem, cekiny naszyte tutaj na linii, będzie mogła nosić dużo broszek w jednym miejscu, wielkie naszyjniki, więc tutaj będzie przyciągała jak najbardziej uwagę. Znaczy, oczywiście to nie znaczy, że ona nie może ubrać sobie bransoletki, ale niech nie ubiera takiej bransoletki, która mocno krzyczy patrz na mnie, no bo wtedy przyciąga uwagę i przyciąga wzrok na linię bioder. Więc tego nie chcemy. Mamy jeszcze jedną sylwetkę, sylwetkę O, to jest sylwetka, która ma, nazywana jest tak powszechnie jabłkiem i ona ma rozbudowaną linię talii. Rozbudowaną linię talii, czyli dosyć duży brzuch, który dominuje nad stylizacją. No i oczywiście, idąc za przykładami poprzednimi, no nie chcemy, żeby ta sylwetka O się przyciągała biżuterią uwagę na brzuchu, więc na pewno nie będzie nosiła długich wisiorów, które się kończą tutaj zaraz gdzieś pod biustem. A nie będzie nosiła też takich jakichś na przykład bluzek, które będą miały w
wszyte perełki na wysokości łokcia, no bo ta wysokość łokcia jest tam, gdzie wysokość brzucha. Także tutaj jakby nie używamy żadnych ozdobników, nie używamy żadnej biżuterii, czy tej dosłownej, czy tej takiej trochę w przenośni, naszytej, trochę zinterpretowanej. To znaczy na przykład sylwetka O też nie będzie nosiła na przykład spodni z wysokim stanem i z takim jakimś ciekawym na przykład kowbojskim paskiem. No nie. Kolejna rzecz to nie tylko typ sylwetki, ale też wzrost nasz. To znaczy, że osoby, które chcą przyciągnąć uwagę do góry, czyli chcą przyciągnąć, czy chcą sprawić, że wyglądają na troszeczkę wyższe. I to na pewno, jeżeli chodzi o typy sylwetek, będzie sylwetka E, ale tak w ogóle każda inna sylwetka, która będzie miała drobny wzrost, będzie chciała przyciągać uwagę do góry. Więc okłada się biżuterią raczej tutaj, a nie nosi bardzo ozdobnych bransoletek na przykład na kostce latem. I w drugą stronę, jeżeli mamy bardzo wysokie osoby i tu wysoką osobą jest na pewno sylwetka I, bo jej jakby DNA tej sylwetki to jest właśnie wysoki wzrost, czyli powyżej 1,70 m, no to taka osoba nie będzie przyciągała, znaczy lepiej jak będzie przyciągała uwagę w dół biżuterią, czyli znowu właśnie będzie gdzieś w dole sylwetki tutaj się w jakiś sposób ozdabiała. Można przecież nawet troszkę sobie przypiąć, niekoniecznie tu, gdzie zazwyczaj, tylko gdzieś w okolicy talii, w okolicy pasa, poniżej pasa nawet bez problemu. Nikt nie powiedział, że nie można przecież przypiąć sobie broszek na dżinsach na przykład gdzieś w okolicy uda. To mogłoby być nawet dosyć ciekawe. Więc mamy typ sylwetki, mamy wzrost i jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, dopasowanie biżuterii do tęgości naszego ciała. I tu już nawet nie chodzi o to, gdzie my tą biżuterię nałożymy, ale w jakiej jakby intensywności, bo w jakim rozmiarze będzie ta biżuteria. I tutaj będzie to się dotyczyło również torebek, nie tylko biżuterii, tylko też akcesoriów torebek. Biżuteria osoby, która ma bardzo delikatny nadgarstek, ma bardzo drobną sylwetkę, drobne ciało i też przeważnie wiąże się to z drobnym nadgarstkiem, będzie dziwnie wyglądała z wielką bransoletą albo z wielkim zegarkiem, z taką dużą tarczą. Będzie to po prostu widocznie przeszkadzało, widocznie odstawało od jej sylwetki i podobnie będzie w drugą stronę. Czyli jeżeli ktoś ma dużą sylwetkę, sylwetkę plus size, sylwetkę powiększoną, a jeszcze na przykład do tego wysoką, no to dziwnie będzie wyglądać, znaczy tak nieproporcjonalnie, kiedy ta biżuteria będzie za malutka, czyli ten zegarek na przykład będzie taki bardzo drobny, z drobną tarczą, albo będą bardzo małe bransoletki. Tutaj też musimy jakby dopasowywać do tęgości swojego ciała. Czym większa osoba, tym większe akcesoria powinna nosić. Akcesoria, tak jak mówiłam, jako torebkę i podobnie będzie z paskami, podobnie będzie z biżuterią całego sortu. Czyli czym bardziej taka powiększona sylwetka, wysoka sylwetka, to też bardziej wyrazistą biżuterię może nosić i nie będzie ta sylwetka w żaden sposób przytłoczona. No i kolejna rzecz to oczywiście styl. Zerkam sobie tutaj do komputera, ponieważ przygotowałam kilka zdjęć, które też zaraz Wam pokażę. No ale oczywiście musimy pamiętać o tym, że biżuterię dopasowujemy nie tylko rozmiarowo i gdzie ją mamy umiejscowić, ale jedną z najważniejszych rzeczy jest to, że dopasowujemy biżuterię do naszego stylu ubierania się. No i tutaj oczywiście nie mogłabym nie wspomnieć i nie zrobić małej przerwy na reklamę książki Znajdź swój styl. To jest książka, którą napisałam całkiem niedawno. Jest to bardzo świeżutkie moje dziecko wydawnicze. Zaproszę Cię tutaj bezpośrednio na stronę Znajdź swój styl.com.pl. Link do tej strony będzie poniżej. Tam znajdziesz szczegóły tej książki. No mogę tylko powiedzieć, że tak jak wskazuje tytuł Znajdź swój styl, pomaga ona w znalezieniu swojego stylu, ale więc też w znalezieniu swojej biżuterii. I teraz są takie style ubierania się, które właściwie bardzo ograniczają ilość biżuterii. Na przykład, jeżeli ktoś lubi taki styl biznesowy, to na pewno będzie nosił albo w ogóle mało biżuterii, albo bardzo drobną biżuterię, taką mało rzucającą się w oczy. Podobnie jest z stylem takim francuskim, podobnie będzie z stylem casualowym, już nie wspominam o stylu sportowym. To są takie style, które raczej zakładają małą ilość biżuterii, a są takie style, które są wręcz definiowane przez tę biżuterię. I na przykład możemy tutaj pomyśleć sobie o
takim stylu jak styl boho. Boho to jest taki styl, który jest trochę na skrzyżowaniu stylu romantycznego z latami 70., może z trochę z takimi elementami kowbojskimi. No i właśnie bardzo duża ilość biżuterii w różnym stylu. Tutaj widzicie dosłownie kilka przykładowych zdjęć znalezionych na portalu Pinterest. Możesz tam zerknąć sobie na stronę pinterest.com i tam zobaczyć sobie więcej, takie jak wpiszesz tam boho outfit albo boho biżuteria, to znajdziesz więcej tych propozycji, więc właśnie biżuteria w tym stylu jest szalenie ważna i jest bardzo dużo. No ale na przykład też mamy taki styl, który można powiedzieć, że jest stylem dosyć, no trochę zachodzącym, no taki pożyczony od męskiego, bo to styl taki militarny, bardzo ciężki i w nim też bardzo ważna jest ta biżuteria, czy te ozdobniki. No bo przecież styl militarny może kojarzyć się w ogóle z ozdobnymi guzikami, które pełnią rolę biżuterii, z jakimiś nawet atrapami medali czy odznaczeń, z pagonami, to wszystko są elementy biżuteryjne i one właśnie, czasami dodane do zwykłej marynarki, będą wprowadzać właśnie ten styl militarny, czy czasem do zwykłych, nie wiem, jeansów, założenie jakieś, są nawet przecież te takie blaszki z wojska, to ma jakąś nazwę, ja nawet nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to też może, to jest no niby wisiorek, ale on jest bardzo specyficzny i właśnie dedykowany do tego stylu wojskowego, więc nie tylko ciuchy, ale też biżuteria bardzo często definiuje nasz styl. No i jeszcze jeden styl, który przyszedł mi do głowy, oczywiście nie będę wszystkich omawiać, bo będę tutaj do Was musiała półtorej godziny mówić, albo i więcej. Ale jeszcze jeden styl, który przychodzi mi do głowy, to jest styl taki rockowy, czyli taki styl, który no, jest bardzo drapieżny. Jest tam dużo ćwieków, dużo nitów, mamy dużo skórzanych bransoletek, mamy takie metalowe elementy, co ja tutaj jeszcze ciekawego, takie kolce nawet, o, albo mamy paski takie, bransoletki z paskami, tutaj możesz zobaczyć, które one właśnie definiują taki ostry, rockowy, nawet metalowy, trochę zahaczający czasami o grunge'owy styl i to właśnie są te elementy, kiedy biżuteria świadczy o stylu, bardzo mocno go wzbogaca, no i definiuje. To tyle na dzisiaj. Dzisiaj chciałam dosłownie podstawy. Dzisiaj są podstawy doboru biżuterii. Trochę liznęłam różne aspekty doboru tej biżuterii. Daj mi proszę znać w komentarzu, czy któryś z tych tematów warto by było rozszerzyć. Czy może chciałabyś, żebym omówiła trochę więcej, nie wiem, jak nosić perły, albo jak nosić bursztyny, albo jak nosić drewnianą biżuterię. To jest jakby... Dzisiejsze wideo to jest takie wprowadzenie i od Was zależy, od Waszych komentarzy, czy ja będę rozwijać tę serię biżuteryjną, czy zostaniemy po prostu z tymi podstawami. Koniecznie subskrybuj kanał, włącz sobie informacje o powiadomieniach, czyli ten taki tam dzwoneczek, żeby nie ominął Cię już żaden film, jeżeli go dodam. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia następnym razem.